ruszyły. Piękny start, proszę Państwa. Na czele Salih Amir, za nim Prince Kalipo, następnie Excellency. Na ostatniej pozycji galopuje Dżihad Al-Khalediyah. Za chwilę konie będą miały do pokonania jeszcze 1400 metrów. Na czele dwa konie. W tej chwili na pierwszej pozycji galopuje Prince Kalipo, ale w zasadzie bardzo, bardzo blisko, razem z Salih Amirem. Dalej poprawił Hiszpan, ale konie galopują mocno, mocno zgrupowane. Na czele przy bandzie Salih Amir, po zewnętrznej Prince Kalipo, na trzeciej pozycji Hiszpan, na czwartej Excellency Echo Gazal, następny Dżihad Al-Khalediyah, na ostatniej pozycji Enzan. Do celownika zostało jakieś 800 metrów. I na czele nadal dwa konie galopujący prawie łeb w łeb. To jest Salih Amir i Prince Kalipo. Na trzeciej pozycji Echo Gazal. Hiszpan jest na czwartej, na piątej Enzan. Poprawił tam nieco Dżihad Al-Khalediyah. I za chwilę wyjście na prostą finiszowo i dwa konie razem łeb w łeb. Prince Kalipo i Salih Al-Khalediyah. Salih Amir. Przy bandzie ucieka Salih Amir. Prince Kalipo go goni, tam Enzan bardzo blisko, ależ tam jest kapitalna walka. 400 metrów do celownika i do walki się tam włączył Dżihad Al-Khalediyah. I jest w tej chwili na pierwszej pozycji, drugie miejsce walczą Salih i Prince Kalipo. Ale Dżihad Al-Khalediyah na około 150 metrów przed celownikami jest na pierwszej pozycji, a tutaj po zewnętrznej bardzo mocno finiszuje Prince Kalipo. Dżihad Al-Khalediyah jest na pierwszej pozycji, na drugiej chyba Salih Amir. O, wyłamał w ostatniej chwili Dżihad Al-Khalediyah, na trzeciej Prince Kalipo.